Znalazłem ukrytą wioskę na Miętowicach. Figla, Androny, Mięta z tej strony, witam was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Miętowic, czyli moich własnych Wojanowic. I słuchajcie, dzisiaj tak jak wam mówiłem, postaramy się znaleźć ukrytą wioskę w Minecraft. Słuchajcie, ona naprawdę istnieje, tylko musimy oczywiście jej dobrze poszukać. I tak się, widzowie, składa, że ja wiem, gdzie ona jest. Ale zanim to, kochani, wpadnijcie na mój sklepik z koszulkami, zostawcie łapeczkę w górę i koniecznie subskrybuj. Do rzeczy, ja już jestem w sumie, słuchajcie, spakowany, mam już zrobiony tutaj secik, mam moją tarczę, mam żelazny mieczek, mam trochę jedzenia i możemy, słuchajcie, wybierać się na kozacką po prostu podróż w poszukiwaniu ukrytej wioski na Miętowicach. Słuchajcie, normalnie dzionek nam zachodzi, więc by się przydało, wiecie, przespać, prześpijmy się. I już przespani, słuchajcie, jesteśmy, wylatujemy z naszego domku. Zobaczcie, jaki piękny sobie tutaj mój domek ulepszyłem. Słuchajcie, tak mi się marzy, że jeszcze będę mógł sobie w tym moim domku dodać, wiecie, jakieś fajne doniczki, które zrobimy sobie oczywiście z dircika i takich trapdorków, ale myślę, że to jeszcze zdążymy. Tymczasem, słuchajcie, wybieramy się na wielką przygodę, może znajdziemy jakieś fajne łupy, zobaczymy, zobaczymy. Mogłem sobie zrobić jeszcze łódeczkę, wiecie? W sumie chyba jeszcze mam tam drewienko, zrobimy sobie jeszcze łódeczkę, wrócę się do domu, pójdziemy jeszcze po łódeczkę, czekajcie. W ogóle tu sobie troszeczkę, słuchajcie, posegregowałem różnych rzeczy. Czy mam jeszcze jakieś takie drewienko, które się tu nada? O, jeszcze może być okorowane. Może być okorowane, czemu nie? Możemy wziąć sobie, słuchajcie, zrobimy sobie brzozową łódeczkę i możemy sobie, słuchajcie, lecieć teraz już na naszą wyprawę. Mamy to, co właśnie potrzebowaliśmy. Zostańcie tu, kochane moje zwierzaczki. Przyjdę do was za jakiś czas. Wrócę, na pewno. Trzymajcie się. Pa, pa, pszczółki. Idziemy na wielką, słuchajcie, wyprawę. Musimy znaleźć wioskę, w której będziemy mieli normalnie jakieś marcheweczki, może jakieś łupy, może jakieś skrzynki. To wszystko nam się, słuchajcie, przyda do rozwijania naszych miętowic. A żeby je rozwijać, no bo po prostu potrzebujemy troszeczkę rzeczy z jakichś wiosek, jakichś dungeonów, czy takich różnych ciekawych rzeczy. Słuchajcie, czy my tu sobie przejdziemy? Możemy przejść lądem, ale nie po to robimy tutaj, słuchajcie, łódeczkę, żeby sobie łódeczki, słuchajcie, nie wykorzystać, więc na pewno sobie teraz tą łódeczkę, słuchajcie, wykorzystamy i sobie nią teraz kawałek, słuchajcie, tu przepłyniemy. W ogóle pokażę wam trik. Patrzcie, 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 jak się dobrze ustawicie, to możecie widzieć przez wodę, rozumiecie? To możecie widzieć przez wodę. Dajcie znać, czy znaliście ten trik z kamerą. Jak znaliście, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Jak nie, też możecie zostawić łapeczkę w górę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już tutaj przy jednym końcu. Może coś tutaj będzie, może tutaj jakaś, słuchajcie, będzie. Musimy sobie rozwalić, słuchajcie. Może tutaj będzie jakaś wioseczka, kto to wie, kto to wie. Więc musimy sobie to, słuchajcie, przebadać tutaj nasze tereny, co my tutaj mamy. Tutaj jest chyba jakaś wyrwa. To tak jak myślałem, tu będzie jakaś po prostu. Au! Normalnie ugryzło mnie, normalnie, rozumiecie? Ugryzło mnie. Czy ja tam coś mamy wioskę, super, mamy wioskę. Dobra, czy ja tam coś widziałem? Widziałem, oczywiście widziałem wioskę. Patrzcie, brązowe koniki, więcej brązowych koników. W ogóle widziałem, że ktoś napisał, że zdobędziemy sobie konika, to ma się nazywać Boży Dar. Nie wiem czemu Boży Dar, ale w sumie czemu nie Boży Dar? Boży Dar, Boży Dar, Boży Dar do nogi. Boży Dar, Boży Dar, no w sumie czemu nie? Może się tak nazywać, słuchajcie, nawet by koń, myślę, że przyszedł na imię Boży Dar. Tak przynajmniej mi się, słuchajcie, wydaje. Tu są świnki, więcej świnek, o rany. Tu jest więcej świn, mamy nawet szare owieczki na wolności. Słuchajcie, nasze były szare, pamiętacie? Nasze owieczki były normalnie, były szare. A tu mamy normalnie szare na wolności. Nie rozumiem tego, ale okej, słuchajcie, okej. Mamy świneczki, gdzie mi się zniknęła ta wioska? Tam jest ta wioska? Nie, nie znikaj, wiosko. Kochana wiosko, kochana wiosko, nie znikaj. Proszę cię, czy ty tam jesteś? Muszę rozglądać normalnie, rozumiecie? Ja się tak w tą grę wczuwam, że się muszę tu rozglądać. Mamy wioskę, słuchajcie, mamy wioskę, o matko. Dobra, nie patrzę na tę wioskę. Ja tylko proszę o to, żeby w tej wiosce była farma, bo jak będzie farma, to w końcu będziemy mogli zebrać świnki. W końcu będziemy mogli zebrać świnki. Osiołki! I kolejne pszczółki, mamy tu tyle pszczółek, słuchajcie, ten świat jest obfity w pszczółki. Mamy, słuchajcie, mamy jakieś tutaj. Czy to są buraki? To są buraki! Ostatnio mówiłem o burakach, to są buraki, sorry, wieś. Moje buraki, ha. Słuchajcie, nie ma. Nie ma, kradnę wam to, słuchajcie. Sorry, ale muszę wam to ukraść, nie, ja jestem złym. Ja wiem, że jestem złym teraz graczem, ja wiem. Ale słuchajcie, mi się to bardzo przyda, mi się to bardziej przyda niż on. Mamy marchewki i ziemniaczki, słuchajcie, mamy marchewki i ziemniaczki, jesteśmy, słuchajcie, w domu, popatrzmy sobie w ogóle tutaj po tych domkach, słuchajcie. Czy wy tu coś macie, co? Dzień dobry państwu. Panowie coś mają, albo państwo, nie wiem. Nie wiem, panowie może tutaj, panowie chyba tu handlują, tak? Rozumiem, dobra, to ja panom nie będę przeszkadzał. Zobaczymy sobie po innych domkach, słuchajcie, czy może mają jakieś skrzyneczki. A co tu mamy? Co tu mamy? Tu mamy jakieś skrzyneczki? Nie, ale mamy wyrko. Wyrko, a wyrko mi się, słuchajcie, nie przyda. Bardziej bym sobie, wiecie, przytulił jakąś skrzyneczkę normalnie. I znowu pada deszcz. Dlaczego na tych plainsach cały czas deszcz pada?
lada, słuchajcie, kompletnie tego, słuchajcie, nie czaje. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu może jakimś domku, co? Tu może coś będzie. I nie ma, tak jak myślałem, ale w sumie czekajcie, mogę przespać burzę, halo, mogę ja przespać burzę. W Minecrafcie są takie możliwości, że możemy przesypiać burzę, więc sobie po prostu tą burzę, słuchajcie, prześpimy i zbadajmy następne domki. Mamy dzwon, słuchajcie, będziemy mieli dzwon. Ja ten dzwon sobie, słuchajcie, wezmę z kopiem, bo normalnie rozumiecie, nie stać mnie na dzwon. Ukradłem dzwon, ale nikt tego, słuchajcie, nie widział. Możemy sobie wziąć to, słuchajcie, weźmy, będziemy mieli na chlebek, słuchajcie, będziemy mieli na jakiś chlebek, albo będziemy mogli sobie tym krówki rozmnożyć, słuchajcie, i owieczki. Będzie normalnie, słuchajcie, koks. Dobra, mamy coś ciekawego. Cześć, kurczaczku! O! Tak z rozpędu, słuchaj! Mamy smokera, dobra. Tak myślałem, że to jest jakiś taki kowal. Mamy smokera, słuchajcie, nie? No, smokera oczywiście trzeba sobie przywłaszczyć. A tutaj co będziemy mieli ciekawe? Tutaj będzie drugi taki smoker? Nie! Mamy, o, czekajcie, mamy chlebek. Chlebek się przyda jak najbardziej. Ziemniaczki też się przyda. No, czemu nie? Jabłuszko, jak najbardziej. Mamy jakąś książkę. Weźmiemy książkę? Możemy wziąć książkę. Te rzeczy nam się nie przydadzą, bo akurat takie śmieciki to ja w domu mam. Słuchajcie, na co dzień. Tu jest drugi dzwon! O matko, tu jest drugi dzwon, ja biorę drugi dzwon. Nie, no jak są dwa dzwony, no to ja biorę oba, nie? A tutaj co mamy? A tu, to może ja już chyba tu byłem. Nie pamiętam. A tu? Ja tu byłem? Chyba nie byłem. Słuchajcie, chyba tutaj nie byłem. Tu jest jeszcze jakiś domek. O matko, tu jest więcej domków. O rany, 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 rany. Tu jest więcej, to ja biorę. To ja biorę. Wiecie, jakie to jest drogie? Wiecie, jakie te piecyki są drogie do skraftowania? Ja bym musiał przepalać chyba na to jest potrzebne żelazo. Chyba 5 żelaza. Zwykły piec. I do tego chyba ten smooth sandstone. Nie sandstone, tylko smooth stone. Rozumiecie, nie? To jest drogie, to jest mega drogie. No kurczę, jak dają za darmo, to ja to biorę, panie. A pan coś sprzedajesz? Pan nic nie sprzedaje. Rozumiem, pan nic nie sprzedaje. Czy tu jest naprawdę takie bezrobocie? Naprawdę? Czy państwo są sami bezrobotni? Ja po was ogólnie przyjdę, słuchajcie. Ja po was ogólnie przyjdę, moje mordki kochane. Ja po was przyjdę, zrobimy sobie z was bobodziarkę i zrobimy sobie z was na pewno, słuchajcie, faremkę. Będziemy handlować, rozumiecie? Będziemy się wymieniać. Ja wam będę dawał patyki, a wy mi będziecie dawać emeraldy. Później za te emeraldy będę kupował od innych państwa, rozumiesz? Rozumiesz? No Wiesła, rozumiesz? Nie rozumiesz, Wiesiek? No nie rozumie, no co za chłop? No nie rozumie, rozumiecie to? Nie rozumie, chłop tego nie rozumie, po prostu tego chłop nie rozumie. Dobra, słuchajcie, musimy iść dalej, musimy zobaczyć, czy czasami tutaj nie ma jeszcze jakiejś wioski, słuchajcie, albo czegoś ciekawego, w sumie może jakiś skarb, albo jakiś stateczek by się znalazł, słuchajcie. Ja bym nie pogardził, ja bym, słuchajcie, nie pogardził. Czy my tu coś ciekawego mamy? Nie, mamy jakieś śledzie, tu są jakieś pływające śledzie, rozumiecie? Tu są jakieś, tu mamy osiołki, słuchajcie, tu mamy osiołki, super osiołki. I tu musimy pamiętać, że tu są kolejne pszczółki. Na naszej polanie są dwa pszczółki, a tu mamy kolejny ul pszczółek. Znaczy się nie dwa pszczółki, tylko mamy oczywiście dwa ule pszczół, o to mi chodziło. Tu jest żółw. Złożyłeś jajka może gdzieś? Ziomuj. Tu jest żółw, słuchajcie. Mamy żółwia, znaczy się jeszcze nie mamy. Ale w sumie, słuchajcie, jakbyśmy go sobie wrzucili do łódeczki, to byśmy mogli go w sumie, słuchajcie. Czy możemy sobie tak przynieść żółwia? Możemy? Mamy żółwia, słuchajcie. Dobra, jedziemy z tym. To jest nasz fant z naszej wyprawy, słuchajcie. To jest nasz fant z naszej wyprawy. Z wyprawy do zaginionej, słuchajcie, wioseczki. Fajnie, że się znalazła tutaj jakaś blisko. Mamy ją w miarę blisko, więc pewnie będę mógł sobie, słuchajcie, na pewno ogarnąć jakieś... Co tam jest? Ja, wydawało mi się, że tam jest jakiś statek, nie? Ale dobra. Słuchajcie, będziemy mogli sobie normalnie ogarnąć poboziarkę. Będziemy mogli zrobić sobie farmę wiśniaków z racji tego, że mamy tak blisko wioskę. Nie będziemy musieli ich jakoś daleko, słuchajcie, ciągać. Będziemy mogli ich w miarę szybko, słuchajcie, sobie po prostu przetransportować do naszej wioseczki. Ale tego... Nie, no panie. Panie żółwiu. Jak bym cię nazywał? Jak ja cię nazwę? Ty będziesz żółw. Ty będziesz się nazywał żółw Antoś. Tak, będziesz się nazywał żółw Antoś, dokładnie. Będziesz się nazywał żółw Antoś. Dwa delfinki, o matko, dwa delfinki za nami płyną, patrzcie. Delfinki, nie, już jeden, ale tamte, a były dwa, słuchajcie, były dwa delfinki, mieliśmy dwa delfinki, patrzcie jak nasz dom epicko stąd wygląda, on się tak mega od razu rzuca w oczy, on jest po prostu przepiękny, tylko czekaj, żółwiku, jakie cię tam przetransportuje, bo to jest dobre pytanie, żółwiku, jakie cię tam przetransportuje, ja wiem, ja sobie po prostu na razie zostawię
ciebie normalnie tutaj w łódeczce i ty mi po prostu nie znikniesz, rozumiesz? Czemu za mną płyniesz, mały delfinku? Słuchaj, ja nie mam nic dla ciebie, nawet nie mam rybcioszki, rozumiesz? Ja nawet nie mam rybcioszki, no. Słuchaj, ja nawet nie mam rybcioszków, żeby ja ci dał coś, więc ja ci nic nie dam, młody. Ja ci po prostu nic nie dam. Czekajcie, bo ja chciałem w ogóle zobaczyć, co tu jest, bo tutaj jest chyba kwiatowa. Są te świnki, okej. Tak sobie opłyniemy, czekajcie, bo ja chciałem zobaczyć tą wyspę. Tak wiecie, tak po prostu. Tu są świnki, okej. Co tam mamy? Więcej żółwi! Mamy więcej żółwi! Słuchajcie, mamy wyspę żółwi tutaj! Mamy wyspę żółwi! Ja mam jednego żółwia, a tam jest więcej żółwi, rozumiecie to? Mam jednego żółwia, tam jest żółwi więcej. Jak ja cię tam wyciągnę? To będzie trudne, ale w sumie może zrobimy ci jakąś zagrodę tutaj? Co ty na to, żółwiku? O, wiem, zostawię sobie ciebie, o, tutaj, tutaj cię zostawię, dokładnie, tutaj na razie cię zostawię w mojej przepięknej łódeczce i mam nadzieję, że mi nie uciekniesz, bo jak mi uciekniesz, to słuchajcie, będzie słabo, jak mi żółw ucieknie, ale mam nadzieję, że mi właśnie nie ucieknie, więc zostawmy sobie, słuchajcie, tutaj naszą łódeczkę z żółwiem. Nie, nie chcę, żebyś, nie, tak mi nie rób, żółwiku, tak mi nie rób, będziesz sobie tu żył, okej? Będę przychodził do ciebie, zrobimy ci, słuchaj, klateczkę ładną, zrobimy ci tu ładną zagrodę, będziesz mógł sobie tutaj pływać i przyprowadzimy ci tamtych kolegów i koleżanki, rozumiesz? O matko, mamy żółwia, słuchajcie, przyprowadziłem sobie żółwia z tajemniczej wioski. No to, no niezłe, no to znalazłem żółwia koło tajemniczej wioski. No spoko, jakby ja się mega cieszę, słuchajcie, ja się mega cieszę. Patrzcie, mamy w ogóle dzwon, możemy sobie ten dzwon gdzieś zaraz powiesić. Ja na pewno go sobie zaraz gdzieś tutaj, słuchajcie, powiesimy. Może sobie powieszę go gdzieś tutaj na ganku, słuchajcie, to będzie myślę spoko pomysłem, żeby go gdzieś sobie tutaj na ganeczku powiesić. Tylko gdzie go powiesić, może tak, o, tak jak ktoś przyjdzie, to będzie mógł sobie mi podzwonić. Słuchajcie, dokładnie zwierzaczki. Słuchajcie, teraz trzeba by było. Ja mam tutaj jakiś syf. Nie tutaj, nie, ja tego nie chcę tutaj stawić. Nie stawiamy. Dobra, słuchajcie, ten syf sobie tutaj wrzucimy na razie, rozumiecie? To sobie wrzucimy do przepalania, słuchajcie. Zobaczcie, mamy piec hutniczy. Tutaj zrobimy sobie jakąś taką pracownię bardziej, słuchajcie, bardziej taką kowalską. To pewnie zrobię sobie jakieś, za jakiś czas kowadło. Tu damy sobie więcej takich piecyków i będziemy mieli taką małą pracownię kowalską. A tutaj sobie zrobimy taką bardziej kuchnię. To tutaj na pewno zrobimy, zamiast tych piecyków będą, wiecie, te wędzarki, smokery takie. I to będzie po prostu wyglądało cudownie, mówię wam. A teraz chodźcie, rozmnożymy sobie zwierzaczki i posadzimy sobie nowe nasionka, które po prostu tutaj zdobyłem. Słuchajcie, zdobyłem sobie nowe, słuchajcie, tutaj przepiękne. Posadźmy sobie, słuchajcie, nie żałujmy, słuchajcie. I w ogóle, słuchajcie, wymyśliłem sobie tak, że to zoo niedługo stąd zniknie. I sobie podzielimy to po prostu na cztery różne gatunki. Czyli będziemy mieli owieczki, będziemy mieli krówki, będziemy mieli kurczaczki oraz będziemy mieli sobie świnki, słuchajcie. I te zagrody myślę, że zrobimy sobie gdzieś indziej, zapewne gdzieś tutaj koło domu zrobimy je gdzieś tutaj na razie. A to po prostu zamieni się tutaj. Jak ty mi uciekłeś? Tak nie wolno! Nie! Nieważne. Słuchajcie, i to zamieni się po prostu w takie połacie cudownej, wyglądającej, złocistej pszenicy. Tu będziemy mieli po prostu całe wokół naszego tego mostku zasiane pszenicy. Tu będzie wyglądało po prostu to majestatycznie. Ale dobra, czekajcie. Musimy sobie zasadzić tutaj normalnie parę innych roślinek, bo jednak powiedziałem wam, że zasadzimy sobie tutaj inne roślinki, które zebraliśmy. Tak, no to musimy sobie je normalnie zasadzić, nie? Dobra. Słuchajcie, trzeba sobie snopsiana przerobić na zwykłe sianko i rozmnożymy sobie teraz jeszcze nasze krówęcje i owięcje. Chodźcie tutaj. Chodźcie. Rozmnożamy was. Chodźcie, moi drogie. Chodźcie. Rozmnażamy was normalnie tego. Rozmnażamy was. Dobra, słuchajcie. Teraz możemy sobie rozmnożyć kuroki. Kuroki będzie łatwiej, bo kuroki... Chodźcie, kurorki. O, ja, ale was tu jest. Ale was już tu jest. Dobra, no to rozmnażamy was. Słuchajcie, rozmnażamy was. Mnóżcie mi się tutaj i będę miał więcej kuroczków. Będzie dobrze. Będę miał więcej mint nuggetsów, albo chicken nuggetsów, albo nie wiem, mint nuggetsy, co to jest? Słuchajcie, musimy zbudować McDonalda, bo mamy już tyle kurczaków i KFC musimy zbudować, słuchajcie, to też jest plan. To też jest, słuchajcie, plan. Dobra, wy sobie tutaj roślinicie, moje drogie, sobie pójdę tutaj to odłożyć i wrzucić do piecyka przy okazji, słuchajcie, wrzućmy sobie tu do piecyka. W ogóle mamy ile jajek, o matko, ile mamy jajek, możemy sobie te jajeczka zaraz tutaj wyląć, słuchajcie. A nawala, a co mi tam, może parę kurczaczków się wylęgnie, a co mi tam, a co mi tam.